Talent to przepustka do lepszego życia. Człowiek, który powiedział te słowa, to jest człowiek, który jest jednym z moich bohaterów. Tak wiem, mocne słowa, bo kiedy za chwilę powiem, kto to jest, to ludzie powiedzą, o, okej. Okay. Mam na myśli Arnolda Schwarzeneggera. Nie, nie chcę powiedzieć, że podpisałby się pod wszystkim, co zrobił w życiu. Szczerze, nie podpisałbym się pod wszystkim, co ja zrobiłem w życiu. Jeżeli myślisz, że to tylko taki mięśniak i karierowicz, to polecam ci jego książkę Pamięć Absolutna. Ale dlaczego? Dlaczego ten człowiek jest jednym z takich moich bohaterów? Ten człowiek wyrastał w małym miasteczku w Austrii, że dzieje się po II wojnie światowej. Świeżo po II wojnie światowej. Nie chciał zostać, bo wiedział, że beznadzieja tego miasteczka sprawi, że będzie pił jak większość mieszkańców. Jego brat, który został w tym miasteczku i żył, zapił się na śmierć. Arnold, kiedy tam mieszkał, zastanawiał się: No dobrze, co ja mam zrobić ze swoim życiem? No wiesz, nie było to grzeczne dziecko, domyśla się pewnie. Nie był to człowiek, któremu nauka sprawiała przyjemność. No, tata był dobrze postawiony, był jakimś tam oficerem policyjnym w tym miasteczku, więc jakiś tam tą ścieżką kariery mógł podążać, nazwijmy to szumnie. I w pewnym momencie są takie momenty, takie błyski, bo kiedy opowiadam jego historię, to po to, żebyś ty dzięki tej historii mógł odkryć swoją tożsamość biznesową. Może jesteś na początku drogi w środku albo odkryłeś już Niezależnie od tego, patrząc na historię ludzi, którzy coś osiągnęli i przeszli, możemy się dużo nauczyć. Ta historia uczy mnie dużo, dużo więcej niż tu powiem, ale tu powiem najistotniejsze rzeczy. A więc są takie momenty, taki błysk, jak nagle: wow, coś do nas dociera. I to był moment, kiedy on zobaczył gdzieś Rek Parka, człowieka, który był kulturystą, jednym z pierwszych, i który grał rolę Herkulesa w filmie. I on powiedział: to będzie moje życie. Zostanę kulturystą, ponieważ sport zawsze go pociągał. Zostanę aktorem, będę bogaty, sławny i zrobię to wszystko w Stanach Zjednoczonych. I zajął się kulturystyką. Więc pierwszy był ten błysk. I ten błysk to jest coś, czego, co trzeba dostrzec. Jeżeli szukasz swojej tożsamości biznesowej, czyli tożsamość, to jest coś takiego, z czym ty się utożsamiasz. Tak? Masło maślane, ale masło z natury jest maślane. Chodzi o to, że coś, z czym się identyfikujesz, że mówisz, tak, to jestem ja, tak, to jest ten sposób. Wiesz, możesz kogoś słyszeć, możesz kogoś oglądać, możesz o czymś myśleć, możesz o czymś czytać i mówisz, tak, w tą stronę mnie ciągnie. Tylko widzisz, to jest ten moment. Nagle błysk, to będę, tak, bogaty, sławny, popularny, zdrowy, szczęśliwy, wszystko. I przychodzi ten moment realności. Zaczął ćwiczyć kulturystykę. Jeden z takich świeżnych momentów, kiedy jego matka sprowadziła księdza do domu. I mówi mu, Arnold te, wtedy był na dworze, ale gdzieś tam usłyszał, yy, tak, o czym oni rozmawiają. Mama zaprasza księdza do domu, o co chodzi. No mówi, niepokoi się mojego syna. Mówi, dlaczego. I zaprowadziła do pokoju Arnolda, a tam były zdjęcia kulturystów. No mówi, no ja rozumiem, że chłopcy dorastają, ale zdjęcia nagich facetów, no a ten się powiedział, po pierwsze nie są nacy, po drugi to jest taki rodzaj sportu. A matka, a nie mógłby wybrać innego, na przykład piłki nożnej. Ok, i to jest ten moment. Śmiano się z kulturystów. Wyszydzano z nich. Co więcej, on ćwiczył kulturystykę, powiedzmy 2-3 godziny dziennie i 8 godzin dziennie pracował na budowie, żeby się utrzymać. Kiedy pojechał i zdobył Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata, jechał za swoje, dokładał pieniądze i nie, nie, dost, nie miał żadnych zysków. A więc zrobił coś w poczuciu, to jest moja misja, inni się za mnie śmieją, inni tego nie rozumieją. Sam przeżywał frustrację, ale doszedł do momentu, kiedy został mistrzem świata. Ostatecznie siedem razy był mistrzem świata w kulturystyce i został dostrzeżony. Bracia Wajderowie, ci, którzy rozpowszechnili kulturystykę, najpierw w Stanach, później na całym świecie, zabrali go do Stanów. Więc częściowo marzenie się spełniło. Był w Stanach Zjednoczonych. Dali mu pracę na siłowni. Tak? zajmował się tam, uczył innych ludzi, mógł sam ćwiczyć, był taką twarzą, oni rozpowszechniali kulturystykę i tu pierwsza pokusa. Widzisz, on chciał być znanym aktorem, chciał zarabiać duże pieniądze. Tutaj już był w Stanach, już zarabiał dobre pieniądze, ale nie duże. I ten moment, kiedy widzisz, wydawało się, że zostań z tym, co masz, miałeś za duże marzenia, za duże miałeś Tak, jest taki moment, kiedy rozwija swoje marzenia. Coś osiągasz, i wydaje Ci się, że okej, okay, to już jest wystarczające. Ale gdzieś w środku czujesz, że to nie jest mój pełen potencjał. Dlatego on poszedł dalej. Zaczął chodzić do różnych wytwórni filmowych i mówić, że chce grać w filmach. Śmiano się z niego. My nie możemy ciebie zrozumieć. A poza tym, wyobrażasz sobie ten napis: Arnold Schwarzenegger. Jak długie afisze musiałyby być. A poza tym, zobacz, jak ty wyglądasz, jak monstrum. Teraz to bardziej Alpacino. To jest ten rodzaj mężczyzny, który promujemy w filmach. Co więcej, śmiano się z niego, ponieważ gdzieś, że nawet jak już tak chodził, był wytrwały. Wiesz, jak jesteś wytrwały, to w końcu pojawiają się jakieś okazje, które czasami nie są okazjami, tak? ale możliwości. Pojawiła się taka możliwość, dobrze, gdzie jakąś drugą, trzecioplanową rolę będziesz grał. On mówi: Nie, ja będę grał w filmach, w których będę grał tylko role pierwszoplanowe. Śmiano się z niego. Jego pierwszy film, w którym zagrał rolę pierwszoplanową, był niewypałem, nie pamiętam nawet tytułu, ale już kolejny, Konan Barbarzyńca, dzięki temu okazało się, że wow, zaczyna robić karierę. Zobacz, jego dziwny akcent: I'll be back. To zdanie przeszło do historii, do klasyki kina. Kiedy Terminator się ukazał i odniósł sukces, mówię o tym filmie, to Reżyser powiedział: Gdybyśmy nie mieli Arnolda, trzeba by było zbudować kogoś takiego. On był idealny do tej roli. Widzisz to, co pozornie było jego przegraną, jego minusem, okazało się silną kartą przetargową, okazało się wyróżnikiem. No i wszystko szło świetnie. Był tym aktorem. Grał, zarabiał, wszedł w środowisko aktorów, dobrze się tam bawił i w pewnym momencie ci ludzie otworzyli się przed nim. I on zobaczył, że oni są spłukani. Rozmawiał z pewnym człowiekiem mówił stary nie rozumiem tego. Oni wszyscy są spłukani. On mówi, tak, jak są spłukani? Znani sportowcy są spłukani. On mówi, kto, kto ma pieniądze? Biznesmeni, inwestorzy. I zaczął myśleć w przedsiębiorczy sposób. Najpierw kupił jakąś nieruchomość, którą wynajmował, nie była to na początku dana inwestycja, później Planet Hollywood był jednym ze współwłaścicieli. Później czarterował samolot, rozwijał się, zarabiał na swoich filmach, ale inwestował. I w pewnym momencie chciał zostać gubernatorem. Tak naprawdę chciał zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nawet kombinował, mówi: Mamo, wiesz co, bo ja tak się urodziłem. To był ten czas właśnie powojenny, tam trochę amerykańskich żołnierzy było. Wiesz może, to wiesz, miałaś jakiś romans, i ja jednak mam amerykańskie pochodzenie, bo inaczej nie mógł zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. No... To skomplikowało mocno jego relacje z mamą. W pewnym momencie jednak serio, dobrze, zostanę gubernatorem Kalifornii. Kiedyś opowiadałem to historii na jednej z uczelni i mówię tak, dlaczego chciał zostać gubernatorem? wcześniej mówiłem o tym, że grał w filmach i role pierwszoplanowe. I jedna z osób, to było retoryczne pytanie, tak samo jak retoryczne pytanie byłoby tutaj, bo do czegoś zmierzam. I jedna z osób tak się zasłuchała i siedziała w pierwszym rzędzie, nie myślała, że to jest pytanie retoryczne, i powiedziała. Bo skończyły się role pierwszoplanowe? No nie, nie dlatego, że skończyły się role. Dlatego, że on cały czas miał ambicje, żeby piąć się w górę, ponieważ cały czas realizował swoją tożsamość biznesową. Co było jego tożsamością? Bycie sportowcem, bycie aktorem, bycie politykiem, bycie przedsiębiorcą. Nie, to były formy wyrazu. Jego najgłębsza tożsamość biznesowa. To jest tożsamość biznesowa gwiazdy. Jedna z ośmiu tożsamości biznesowych, którym będziemy przyglądać się w dalszej części tego wykładu. Zanim jednak o tym chcę pokazać Arno Schwarzenegger, kiedy już odniósł sukces, zaczął być zapraszany wiele miejsc, żeby podzielić się, dzięki czemu odniósł sukces? Jego historia jest ciekawa, jednak historia to jest historia, tak? Historia to, dlatego ja opowiadam historię i pokazuję lekcje, jakie ja z tego wyciągnąłem. A kiedy on miał wyciągnąć lekcję, to takich sześć lekcji stworzył, którymi dzieli się, jeżeli gdziekolwiek go zapraszają, więc jeżeli nie zaproszą go do Polski, to możesz się cieszyć tym, że ja to opowiem. Pierwsza lekcja. Pierwsza lekcja brzmi Zaufaj sobie. Tak, jak widzisz w tym wszystkim, on miał ten, to, co Kowaj nazywa wewnętrzną północą, która w kompasie, kompas zawsze pokazuje północ, twoja wewnętrzna północ zawsze ci będzie mówiła, czy to jest to, czy nie. Oczywiście nie jesteśmy nieomylni, ale rozumiesz, o czym mówię? O czymś najgłębiej w tobie, kto mówi, to jest część mnie, albo to robię, ale to, to nie będzie dla mnie. Więc pierwsze, zaufaj sobie. Drugie. Łam zasady. I tutaj zawsze Arnold dodaje, nie mówię łam prawo, tylko łam zasady. Na przykład, z Twoim akcentem nie zostaniesz aktorem. Z takim wyglądem nie zostaniesz aktorem. Pamiętasz, Al Pacino to jest wzór. Więc łam zasady, które ustanawiają ludzie, mówią nie. Okej, okay, wyróżnia się. Kolejna rzecz. Nie bój się porażek. Ty, ileś razy, kiedy chodził, mówił, będę grał w filmach, nie, 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 nagle. Tak, możesz, jest możliwość, ale rola trzecioplanowa. Nie, ja tylko pierwszoplanowa. Ha, ha, ha. Nie bój się porażek. Porażki to informacje zwrotne. Czasami musisz być wytrwały, a czasami musisz przestać być uparty. Czasami to jest dobra strategia, tylko musisz powiedzieć wystarczającej liczbie osób, w końcu znajdą się tacy, którzy pójdą za tym, a czasami musisz zmienić metody działania. Ale nie bój się porażek. Kolejna rzecz. Ignoruj krytyków. Zawsze będą tacy, którzy mówią: Nie, nie uda się, daj sobie spokój, pozostań na tym poziomie, na którym jesteś. Słuchaj uważnie, tam jest jakaś cząstka prawdy, warto z niej skorzystać, ale generalnie nie idź za ich radami. Pracuj ciężko. Nie wiesz w godzinny tydzień pracy. Tak robię tu aluzję wyraźną do książki Tima Ferisa, o którym jeden z jego przyjaciół napisał tak: Tim Ferris rozpropagował wszędzie ideę 4 godzinnego tygodnia pracy, samemu pracując po 100 godzin tygodniowo. Więc pracuj ciężko. W pewnym momencie. To już stanie się jak efekt kuli śniegowej i przyjdzie ten rozmach i będziesz mógł pracować mniej, a osiągać większe efekty. Ale pracuj ciężko. Dawaj innym. Ofiarowuj innym coś z tego, co osiągnąłeś. Jedną z rzeczy, kiedy człowiek osiąga prawdziwy sukces, chce się dzielić. Chce się dzielić, jak ten sukces osiągnął, chce się dzielić swoją wiedzą, chce się dzielić swoją energią, chce się dzielić częścią swoich pieniędzy. Chce, ponieważ to wynika z natury człowieka. Człowiek nie jest tylko konsumentem, który cały czas będzie konsumował, człowiek jest też tym, który chce dawać innym. Więc to, to jest ten sześć reguł Arnolda. Jakie byłyby Twoje reguły sukcesu, albo to, czego nauczyło Cię życie do tej pory? Pomyśl, może napisz. A teraz pokażę Ci coś, co było jednym z największych odkryć w moim życiu. Tutaj pokażę to w skrócie. W jaki sposób możemy odkryć swoją tożsamość biznesową? Tożsamość to jest pewien kierunek, albo nawet sposób prowadzenia biznesu, niezależnie od branży. Są tacy, którzy są ukierunkowani na ludzi. Są tacy, którzy są ukierunkowani na tworzenie. Są tacy, którzy są ukierunkowani na aktywa. I są tacy, którzy są ukierunkowani na handel. Widzisz, i tutaj potrzebujesz odnaleźć swoją tożsamość biznesową, bo na przykład mam znajomych, którzy na aktywa kupują nieruchomości, wynajmują nieruchomości. To jest, to jest ich życie. A to nie jest moje życie. Dla mnie ludzie są tacy, którzy mają handel, kupić, sprzedać. I są tacy, którzy tworzą mówią produkty. Po prostu nie jesteś uzależniony od siebie, od swojej fizycznej obecności. Każdy z nich ma swoje plusy i minusy. I musisz dobrze rozpoznać swoją tożsamość, ponieważ jeżeli będziesz ciągle. Zaczniesz pracować z ludźmi, fajnie robisz szkolenia, zarabiasz, ale nagle mówi, jesteś ograniczony czasem, zacznij aktywa, nieruchomości, ty zaczniesz nieruchomości. Ale ktoś mówi, słuchaj, ale po co wynajmujesz nieruchomości, jakie to problemy? Kupuj i sprzedawaj, handel, ty zaczniesz handlować. Jak ktoś mówi, słuchaj, ja tworzę produkty, rozsyłam na cały świat i to działam internetowo, nie mam żadnych takich problemów, jeżeli będziesz skakał, możesz być ogarną, zarabiać tutaj, inwestować tutaj, to jest inna sprawa. Ale przede wszystkim rozpoznaj swoją podstawową tożsamość biznesową. To Czym podzielę się dalej w tym nauczaniu, to jest coś, co było jednym z największych takich odkryć mojego życia, które bardzo dużo uporządkowało, a prawie wszystko mi uporządkowało, jeżeli chodzi o opatrzenie na przedsiębiorczość i na biznes. I to, o czym teraz mówię, to jest część Akademii Rozwoju Przedsiębiorcy. To jest moduł drugi, jak zarządzać innymi ludźmi. Dołącz do nas, zapraszam. Więcej informacji na stronie andrzejburzyński.pl.